W moim życiu nie ma przeszkód, których nie potrafiłbym pokonać. Dwudziestotrzyletni Szabolcz Kolinger nie ma kończyn. Urodził się z zespołem Amelii totalnej, wyjątkowo rzadką wadą wrodzoną. Większość dzieci dotkniętych tym zespołem rodzi się martwa lub umiera wkrótce po urodzeniu. Jednak Szabolcz przeżył mimo wszystko. Nie chodzę często do lekarzy. W końcu mam już diagnozę. Nie mam rąk i nóg. Cała reszta jest w porządku. Rodzice porzucili Szabolcza zaraz po jego narodzinach. Kiedy miał 3 lata, został adoptowany przez Magdolnę, kobietę, która wykazała empatię dla dziecka bez kończyn. Nie potrafię opisać, co czułam, kiedy zobaczyłam go pierwszy raz. Miałam rozdarte serce, chociaż sama wyglądam, jak wyglądam. Magdolna urodziła się bez nóg i ma tylko jedną rękę. Wiedziałam, że tylko ja mogę go wychować i przekazać praktyczne umiejętności, które pomogą mu w życiu. Magdolna była zdecydowana nauczyć Szabolcza, jak może samodzielnie funkcjonować. Cześć, kurczaczki. Macie jedzenie? A my możemy już jeść? Mama nauczyła mnie dosłownie wszystkiego. Jak jeść, pić, jak poruszać się na siedzeniu. Potrafię umyć zęby, sam się wykąpać. Chcę być niezależny, na ile się tylko da. Szabolcz uczył się nie tylko w domu. W szkole specjalnej ujawnił się jego talent informatyczny. Odkrył też możliwość zdobycia nowego zawodu. Jakoś rok temu kupiłem dziecięce farby. Szabolcz opanował zdumiewającą technikę malowania trzymanym w ustach pędzlem. Najpierw malował samymi ustami i doskonale mu to wychodziło. Ez annyira meglepő volt, mert annyira tökéletesen rajzolt.